Cześć, witajcie ponownie na pasiece na skraju lasu, Krzysiek Kata. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i że mnie dobrze słychać, bo kolejny ważny dzień, sporo tych ważnych dni ostatnimi czasy w życiu pasieki. Dzisiaj to jest tak, miodobranie tutaj z tych kilku rodzin, miodobranie przy tej pogodzie to jest, słuchajcie, masakra. Ja tego rano nie mogę robić, bo rano pracuję, ale to, co się dzieje z rabunkami, jak te pszczoły wybuchają, to wszystko przygasło już teraz. Ja robię tak, że każdy ul, który, z którego jest odebrany miód, dostaje już od razu słoik syropu i ciasto na pobudzenie. Tak z miejsca, od ręki. I to jakoś wygląda, ale to, co się dzieje przy samym miodobraniu, to jest masakra. Nie cierpię tego czasu na pasiece, kiedy się jeszcze właśnie nie zaczęło podkarmiania, bo jak się zacznie podkarmianie, to te pszczoły się uspokajają, po prostu się uspokajają. Ja przy miodobraniu tutaj, dlatego się zdecydowałem dzisiaj zrobić to miodobranie. Wczoraj o tym mówiłem, bo czekałem na przesyłkę. Myślałem, że przyjdzie jutro, przyszła dzisiaj. Matka wysłana z Instytutu Cele w poniedziałek. W ten poniedziałek przyszła, czyli tydzień drogi. Długo, ja tak po cichu liczyłem, że może w piątek, może nawet w czwartek, ale przyszła dopiero w poniedziałek. Cała dokumentacja związana z świadectwo zdrowia zwierząt. Może pokażę to bliżej. Pokażę to matkę bliżej. Bo pytacie nieraz o dokumenty związane z matkami, więc tak, no matka w ich buchalterii to jest numer 619 z 2021 roku, całe pochodzenie włącznie ze stroną ojcowską i tutaj testy, które opierają na różne te, na różne parametry, między innymi miodność. Tak. I tak to wygląda. Pytacie też o koszt sprowadzenia takiej matki, więc od razu pokażę wam fakturę. O, tyle łącznie. Ja teraz w trakcie tego miodobrania, rodzina po rodzinie, odbierałem pszczoły do pakietu, czekając właśnie na tą matkę. Odbierałem pszczoły do pakietu. Pszczoły chłodzą się teraz w chłodnej piwniczce i takim późnym wieczorem poddam im tą matkę. Dostały słoiczek syropku, poddam im tą matkę. No procedura dokładnie taka sama jak ostatnio. Mam nadzieję, że trochę finał będzie lepszy. Jutro raniutko, wczesnym rankiem, jeszcze przed pracą, ja zaczynam pracę też wcześniej, ale jeszcze przed pracą pszczoły zostaną razem z matką osadzone w rodzinie, w ulu. No i przez 3 dni to wszystko będzie sobie stało podkarmiane, zobaczymy, jaki będzie tego efekt, ile pszczół wróci do rodzin macierzystych. A ja może sobie pokuszę się o to, żeby to po prostu wywieźć i żeby to sobie tak ze 2 tygodnie postało w innym miejscu i wtedy może efekt będzie lepszy i więcej tych pszczół pozostanie w rodzinie, będę to podkarmiał. No zobaczymy. W każdym razie matka jest śliczna, ma taki opalitek w formie takiej gwiazdeczki. O, nie wiem, czy widzicie? Jest, chodzi. Opalitek w formie takiej gwiazdeczki jest inna niż ta moja pierwsza reproduktorka, bo ma odwłok taki prążkowany, tamta jest cała czarna, ta ma odwłok prążkowany, bardziej przypomina tą alpejkę, którą ostatnio kupiłem. No i teraz efekt tego wszystkiego jest taki, że są w tej chwili 2 celki, jedna alpejka jako matki reprodukcyjne. Może to jest nawet troszkę za dużo jak na taką niewielką pasiekę, ale ja na tą reproduktorkę alpejkę zdecydowałem się już tak bardziej pod wpływem takiego rzutu, była okazja, były te dopłaty, zdecydowałem się właśnie wziąć z tych dopłat tą reproduktorkę, a na matki reprodukcyjne z Niemiec jestem zapisany jako stały odbiorca, jedna taka matka będzie przychodziła do mnie co roku,
Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w ulu. Ja w tej chwili wziąłem, otworzyłem jedną rodzinę przy miodobraniu. Okazało się, że matka po prostu przestała czerwić. Wisi jeden matecznik cichej wymiany. Żadnych jajeczek, żadnego czerwia otwartego, czyli dzieje się to już od jakiegoś czasu. Matka siedzi na plastrze, pszczoły koło niej i po prostu przestaje czerwić. I ten coroczny transport, który do mnie będzie przyjeżdżał do tych matek, też nigdy nie wiadomo, co się stanie po drodze w trakcie transportu. Tutaj wszystko jest dobrze, ale też nigdy nie wiadomo. Zapewnił mi taki komfort, że u mnie te reproduktorki po prostu będą. Ja pokazywałem, jak pracuje rodzina z matką reprodukcyjną. Co prawda wydatek nie jest mały, bo to jest kilkaset złotych, ale jak się chce mieć własne matki, chce się je produkować, jeżeli się tak chce, no to ten zastęp reproduktorek nie może liczyć jednej sztuki. Więc jest reproduktorka Celka z 2021 roku, jest reproduktorka Celka z 2020 roku i reproduktorka LPK z 2021. Jak zrobię miodobranie i wejrzę sobie w tą wysoką rodzinę i zobaczę, że jest tam sporo młodej pszczoły, a pewnie jest, to po uspokojeniu się tego pakietu i w momencie, kiedy po kilku dniach, kiedy stwierdzę, że matka podjęła czerwienie, wyszukam najmłodsze larwy, kilkugodzinne, i spróbuję odpalić tutaj jeszcze jeden rzut. A co? Zobaczymy, jak będą wyglądały matki po tej reproduktorce. Pozdrawiam gorąco. To tyle, krótka wrzutka, ale jest ważny dzień. Chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, że jest kolejna reproduktorka Celka. Cześć!